Kryzys psychiczny może dotknąć każdego, bez wyjątku. Czym jest? Kryzys raczej traktowalibyśmy jako wyzwanie, jako próbę zakłócenia, nieodzownego zakłócenia przez warunki zewnętrzne, środowiska wewnętrznego, tego optymalnego, w którym funkcjonujemy. A czynników może być wiele. To mogą być czynniki pozornie negatywne, czyli utrata, stracenie czegoś, utrata bliskiej osoby, ale też paradoksalnie mogą być to czynniki związane z wartością dodaną, czyli wygranie pieniędzy na loterii. Może wbrew pozorom przerodzić się w bardzo głęboki kryzys, dlatego że nie jesteśmy gotowi, jak funkcjonować z nową jakością, która się pojawia nagle i którą musimy w jakiś sposób oswoić i wciągnąć, wbudować w element naszego życia. W życiu natykamy się na wiele sytuacji, które mogą zaskutkować rozwinięciem się kryzysu psychicznego. Często wielu z nich nawet nie postrzegamy jako trudnych. Jaki zatem jest mechanizm tego zjawiska? Jeden z badaczy, z twórców, który próbował to podszufladkować, nie wiem, czy to jest ostateczna wersja, ale myślę, że tak bardzo to jest takie ogólne i to raczej będzie się broniło. Na kilka pięter, czyli jest próba kompensacji automatycznej, co może się dziać, nie wiem, nawet na drodze, jeśli jedziemy samochodem i wystąpi sytuacja potencjalnie niebezpieczna czy zagrażająca, może nie wprost, to kompensujemy to odruchowo. Nawet się nad tym nie zastanawiamy głębiej, ale to jest też próba kompensacji kryzysu i myślę, że bardzo pożyteczna i skuteczna. I wtedy to przechodzi poza naszą świadomość. Jeżeli natomiast włączamy świadome działania już, to włączamy te działania, które znamy. Mamy swoją pulę, swój wachlarz różnych działań, czyli takich kluczy, które próbujemy dopasować, żeby wyjść z kryzysu. Ale może się okazać, że to nie wystarczy, więc wtedy musimy zacząć myśleć o nowych działaniach, niekonwencjonalnych, których do tej pory nie stosowaliśmy, a które mogą być potrzebne, ponieważ nie ma dwóch identycznych sytuacji. Jeśli żadne z podjętych działań nie przynosi oczekiwanego rezultatu, pojawiają się lęk, poczucie dezorientacji i bezradności. Tak właśnie rodzi się kryzys psychiczny. Najlepszym i najszybciej dostępnym antidotum jest wsparcie drugiego człowieka. Prosta, zwykła ludzka życzliwość, dlatego że często jest tak, że my możemy kogoś wysłuchać, nawet jeżeli jego problemy wydają nam się jakieś takie banalne, głupie, niepotrzebne, ale możemy też znaleźć się w sytuacji, kiedy my będziemy potrzebowali się przed kimś wygadać, zwyczajnie wygadać. Ktoś kiedyś powiedział, że nie da się przecenić roli ucha w psychoterapii. Czyli my możemy się nawet wygadać w pociągu anonimowej osobie i poczujemy, że nam to ulżyło. I to jest też pewien element wychodzenia z kryzysu. Albo mało tego, jakaś zwykła, prosta uwaga tej osoby może nas naprowadzić na olśnienie i może nas ukierunkować, że aha, zaraz, ja nie myślałem, że to można też tak widzieć. Może rzeczywiście warto by było rozważyć, czy nie spróbować tej metody. Może faktycznie ta rozmowa z kimś anonimowym, nie wiem, w pociągu gdziekolwiek, gdzie już być może się nie spotkam nigdy w życiu z tym człowiekiem, ale uświadomiła mi pewien punkt widzenia, dała mi lustro takie. Poczułem się, że jak w lustrze, ja zobaczyłem, jaki błąd robiłem do tej pory. Czasem jednak niezbędna jest pomoc specjalisty. Na czym polega terapia? Zawsze te dwa elementy, psycho i farmakoterapia w różnych proporcjach. Oczywiście z doskonaleniem i szlifowaniem technik psychoterapeutycznych i też i farmakoterapii, bo oczywiście, że pojawiają się nowe leki, ale nie ma nigdy jednej zadanej proporcji. Czasami jest potrzebna większa farmakoterapia, a czasami jest tak, że ta farmakoterapia ustępuje psychoterapii, kiedy człowiek wewnętrznie nabiera tej odporności, mówiąc oczywiście tutaj, stawiając cudzysłów, i zaczyna sobie radzić sam, bo też dąży się do tego, żeby zawsze stosować najmniejszą skuteczną dawkę leków i nigdy nie przewlekać zbędnie tego w czasie, bo to nie ma oczywiście najmniejszego sensu. Warto stawiać czoła sytuacjom kryzysowym, bowiem w opinii wielu, jeśli nie wszystkich specjalistów, kryzysy paradoksalnie mogą być dla naszej osobowości niezwykle konstruktywne i rozwijające. Przechodząc kryzys, rozwiązując kryzys, już w takim dużym uproszczeniu, wzbogacamy swoją wewnętrzną psychikę i zaopatrujemy się w kolejne narzędzia pozwalające nam się lepiej przystosować do środowiska. I to wtedy jest budujące. Czyli też właśnie, jeżeli ktokolwiek odniesie takie wrażenie, że trochę oddemonizujemy ten kryzys, oswoimy go, nie będziemy się go bali tak jakiegoś egzotycznego zwierzęcia i po prostu poznamy pewien mechanizm, to będziemy łatwiej mogli sobie z nim poradzić. Bo kryzys jest integralnym elementem naszego rozwoju. Opisy dzieci, które były sztucznie
nierozważnie, nieroztropnie chronione przed wszelkimi negatywnymi czynnikami, czyli nie uczyły się, i te dzieci, które później w wieku tam nastu lat albo nawet 20 czy nawet 30 lat funkcjonowały patologicznie, one nie przeszły naturalnego procesu takiego oswojenia się z różnymi elementami życia, ponieważ życie nie jest ani dobre, ani złe. Życie jest różnorodne i my musimy nauczyć się lawirować. Tak jak nie da się kierownicy zafiksować w jednym punkcie i jechać, tylko trzeba nią kręcić, przyspieszać, zwalniać, hamować, tak samo i w życiu. Nie próbując stawiać czoła skomplikowanym sytuacjom, narażamy się na trudności. Skutki przetrwałego kryzysu lub kryzysów bywają bardzo poważne. Dysfunkcje i następstwa, powikłania, komplikacje natury takiej psychiatrycznej, bo oczywiście może być coś takiego jak nerwica. Nerwica jest też pewnym elementem kryzysu i konfliktu, który nie znalazł swojego rozwiązania i to się gdzieś tam gromadzi, aż w końcu pęka. No to jest tak, jakby człowiek, nie wiem, ciągle sprzątał nieczystości, ale nie tam, gdzie powinien, czyli zgodnie z jakimś tam obiegiem śmieci, tylko gdzieś tam upychał pod szafą czy gdziekolwiek. No to przyjdzie taki moment, że ten kosz już nie wytrzyma więcej, on pęknie, a poza tym zapach i tak dalej, używając tego porównania. Dlatego to są takie elementy, ale zdarzają się też i psychozy reaktywne. Oczywiście, że zdarzają się psychozy reaktywne w sytuacjach jakichś tam skrajnych, że ktoś ma halucynacje i wtedy wymaga hospitalizacji, wymaga nawet na pewnym etapie dużych dawek leków. No zdarzają się takie sytuacje. Jak zapobiec tak dramatycznemu rozwojowi sytuacji? Bardzo prosto. Traktujmy kryzys nie jak chorobę, a jak wartość, która dzięki naszemu wysiłkowi i wnioskom zmieni nasze życie na lepsze.